Witam bardzo serdecznie w ten słoneczny dzień na opolskim rynku. Mamy dzisiaj naprawdę znamienitą okazję do tego, żeby w towarzystwie trójki wspaniałych liderów odbyć ceremonię wręczenia biletów na kampus Rafała Trzaskowskiego. To jest największy w Europie festiwal społeczno-polityczny, ale jednocześnie bardzo wyraźnie pozbawiony takiej stricte agitacji politycznej, służący temu, żeby zarazić taką postawą propaństwową, proobywatelską i rozwijać te pasje wśród młodych ludzi. W tym roku kampus będzie wyjątkowo bogaty w swoich gości. Swój udział zapowiedziała m.in. Olga Tokarczuk, znane postacie jak Borys Szyc. I esencją całego kampusu ma być przede wszystkim praca w panelach i w warsztatach, które zrzeszą właśnie te 1300 młodych ludzi z całej Polski. Wśród nich trójkę wspaniałych Opolan jest z nami Liliana Chomicz, studentka drugiego roku, pasjonatka teatru, występująca w teatrowni, takiej grupie teatralnej przy Teatrze Jana Kochanowskiego. Została wybrana spośród wielu uczestników do tego, żeby wziąć udział w kampusie Polska Przyszłości. I taki oto bilecik na kampus niniejszy w imieniu Rafała Trzaskowskiego i całej organizacji kampusu mam przyjemność wręczyć pani Lilianie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Proszę uprzejmie. Czuję, że mój udział również polityczno-społeczny może mieć jakiś realny wpływ, także tym razem przyszedł czas na kampus, także bardzo się cieszę, że mogłam dostać tę szansę i otrzymałam bilet. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Jedną z już z lepiej znanych młodych liderek na Opolszczyźnie jest pani Natalia Podmostka, działaczka Lewicy, była kandydatką do Sejmu. Zna się na polityce i chce swoje pasje rozwijać również w oparciu o potencjał kampusu. Oto bilet dla pani Natalii. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Moje gratulacje. No to tak jak już zostało powiedziane, jestem liderką Młodej Lewicy. Ostatnio miałam też okazję być na kampus Akademii w Płocku. Także tam też wymieniliśmy się dużą ilością doświadczeń. Mam nadzieję, że kampus w tym roku będzie dla mnie inspiracją i do zobaczenia. Pierwszy wśród młodych opozycjonistów na Opolszczyźnie z Forum Młodych Ludowców Kacper Kunstler, znana postać, bardzo aktywna osobistość, zapowiedź dobrej zmiany nie tylko w polityce, ale również i mam nadzieję w życiu społecznym Opolszczyzny. Kacper, serdeczne gratulacje, cieszę się, że się spotkamy na kampusie, oto twój bilet. Dla mnie sytuacja dość wyjątkowa ze względu na to, że już w tym życiu publicznym, tym życiu społecznym, politycznym trochę funkcjonuje. Niemniej jednak jest to mój debiut to jest, jeśli chodzi o Kampus Polska. Już miałem doświadczenie w różnych eventach młodzieżowych i tych takich politycznych. Duże, cenne doświadczenie zebrałem i ja myślę, że również na Kampus Polska to doświadczenie zbiorę w jeszcze większej ilości. Na dodatek spotkam wiele wspaniałych ludzi, od których też się wiele nauczę. I myślę, że będzie to rewelacyjna przygoda, którą my tutaj w trójkę, myślę, z koleżankami przeżyjemy i będziemy dumnie reprezentowali stolicę polskiej piosenki.